I gotta find my way back, back to summer paradise. John Paul Zimmerblunt. My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds. Cześć, mam dla was pewną propozycję. Chcielibyście zdobyć wiedzę potrzebną do matury nie tylko siedząc w ławkach i stojąc przy tablicach? Chcecie poznać ciekawych ludzi? Interesują was rozległe kierunki humanistyczne, ścisłe czy językowe? Lubicie realizować się naukowo czy artystycznie? Lepiej trafić nie mogliście. Słowacki to naprawdę numer jeden w Częstochowie. Dlaczego? Postaram wam się w szkole pokazać to, co mamy najlepsze. Zapraszam was na krótką prezentację. Historia naszego liceum sięga już ponad XIX wieku. Możemy pochwalić się ponad stuletnią tradycją, która w połączeniu z nowoczesnością daje wspaniały efekt oraz stuprocentowo zdane matury. Mottem naszej szkoły jest nie dla szkoły, ale dla życia się uczymy. Należymy także do międzynarodowej rodziny szkół imienia Juliusza Słowackiego oraz corocznie obchodzimy dni patrona, które są naprawdę hucznie obchodzone. Słowacki to przede wszystkim numer jeden w Częstochowie. To ponad stuletnia tradycja, wysoki poziom kształcenia, doskonała kadra, wybitni absolwenci, współpraca z zagranicą oraz dobra opinia i zaufanie w środowisku lokalnym. Znajdujemy się teraz w sali widowiskowej, która jest centrum kulturowym w naszej szkole. The sand, yeah, you girl, holding your head, cause I remember every sunset, well, I remember every word you said, and we were never gonna say goodbye, singing la da 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 da, tell me how to get back to summer paradise with you. Znajdujemy się teraz w głównym holu, które jest centrum spotkań młodzieży w czasie przerw oraz poza nimi. Jest ze mną Klaudia. Klaudia, powiedz nam, jak ogólnie podoba ci się w Słowackim, jaka panuje tutaj atmosfera? No, dla mnie jest tutaj naprawdę świetnie. Przede wszystkim właśnie najlepsza jest tutaj atmosfera, ciepli, otwarci ludzie, także przyjaźnie nastawiona kadra nauczycielska, więc naprawdę jest bardzo, bardzo przyjemnie i tak rodzinnie wręcz. A powiedz mi, Klaudia, czy należysz do jakichś kół pozalekcyjnych, jakichś zajęć dodatkowych? Tak, ja akurat należę do Teatraniaka, naszego kółka dyskusyjnego dla wszystkich miłośników teatru. Realizujemy tam różne projekty kulturowe, organizujemy także wycieczki do teatrów m.in. w Krakowie czy w Warszawie, a także spotykamy się z ludźmi ze świata teatru. Ostatnio mieliśmy ogromną przyjemność zobaczyć i porozmawiać chwilkę nawet z wybitną aktorką panią Danutą Stęką, także to naprawdę jest coś. Dziękuję ci bardzo, Klaudia. Jak sami widzicie, zajęcia dodatkowe w naszej szkole to priorytet i atmosfera jest naprawdę bardzo dobra. Znajdujemy się w sali numer 3, która jest również salą języka polskiego. Jest ze mną Natalia i Kamila. Dziewczyny, powiedzcie mi, na jaki profil uczęszczacie? Jesteśmy na profilu polskich historiadów. Powiedzcie mi, co skłoniło was, że wybrałyście ten właśnie profil? Koło, które uczestniczy w szkole dziennego umia. Uczestniczymy w fajnych wykładach, wchodzimy do IPN-u. Ogólnie dzieje się dużo, bardzo fajne rzeczy i to jest najciekawszy profil w całej szkole. A powiedzcie mi jeszcze, dziewczyny, jakie studia planujecie po ukończeniu tego profilu w naszej szkole? Ja wybrałam ten profil ze względu na rozszerzony głos, ponieważ wiąże swoją przyszłość z dziennikarstwem i pod tym kątem. Też zastanawiałam się nad dziennikarstwem, prawem, coś związanym w tym, coś w tym stylu oraz lubię głos i polski. Dziękuję wam bardzo. Znajdujemy się w sali języka polskiego. Jest ze mną Oliwia. Chciałam się ciebie zapytać, na jakim jesteś profilu? Jest to profil geografii, angielski, włoski. Z tym, że klasa jest podzielona, połowa uczy się włoskiego, a połowa niemieckiego. Chciałam się ciebie zapytać, co skłoniło cię, że poszłaś właśnie na taki profil? Ja od zawsze chciałam się uczyć włoskiego, bo jeździłam do Włoch na każde ferie zimowe, na każde wakacje i bardzo mi zależało na tym, żeby się nauczyć włoskiego. Jak się dowiedziałam, że w Słowackim jest taki profil, to się nie zastanawiałam.
A jeszcze ostatnie pytanie. Jakie są twoje plany po tym profilu na życie? Na jakie studia chciałabyś pójść? Ze względu właśnie na ten włoski planuję romanistykę. I jeśli się uda, właśnie bardzo bym chciała we Włoszech studiować w Bolonii, ale zobaczymy, jak to będzie. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Życzę ci powodzenia. Jak widzicie, w słowackim języku to podstawa. Jesteśmy teraz w sali numer 15, która jest salą geograficzną. Jest ze mną Weronika i Marlena. Opowiedzą nam coś o swoim profilu. Marlena, jaki to profil? Jest to profil geografia, włos, angielski, niemiecki. Powiedz mi, Weronika, dlaczego wybrałaś ten właśnie profil? Ponieważ interesuję się geografią i wiążę swoją przyszłość z tymi językami, czyli z niemieckim i z angielskim. A powiedzcie mi, dziewczyny, jakie są wasze plany na przyszłość co do tego właśnie profilu? Ja myślę o turystyce, dlatego geografia i języki są niezbędne. A ty, Weronika? Ja natomiast myślę o geologii, no i do tego jest właśnie chyba niezbędna geografia. Czyli tak jak widzicie, geografia w naszej szkole tak samo jest bardzo dobrze rozwinięta. Dzięki. Znajdujemy się w sali numer 11, w której to uczymy się języka rosyjskiego. Jest ze mną Martyna. Martyna, powiedz, na jakim jesteś profilu? Jestem w klasie pierwszej F o profilu matematyczno-biologiczno-chemicznym. Powiedz nam, jaki język wybrałaś? Rosyjski oczywiście. A możesz powiedzieć dlaczego? Jest to bardzo ciekawy język i wydaje mi się, że może rozwijać wiele możliwości w przyszłości. A poza tym jest to coś nowego, więc pomyślałam, że warto spróbować. Dziękuję ci bardzo. Znajdujemy się w sali numer 14, która jest także salą historyczną oraz siedzibą naszego szkolnego kółka politologicznego Entropia. Maciu, opowiedz nam coś więcej o tym kole. We wtorki i w czwartki na długich przerwach spotykamy się, by porozmawiać o bieżących wydarzeniach z Polski i ze świata. Organizujemy debaty, wychodzimy do kina na filmy o tematyce polityczno-historycznej, wychodzimy na spotkania, wykłady ze znanymi politykami. Bycie członkiem Entropii jest świetną powtórką do matury z historii i z WOS-u. Opiekunem koła politologicznego Entropia jest pani profesor Małgorzata Kaj. Dziękuję. Znajdujemy się w sali numer 17, która jest salą chemiczną. Jest ze mną Karolina i Dominika. Karolina, powiedz mi, na jakim jesteście profilu? Jesteśmy w klasie pierwszej E na profilu biologiczno-chemiczno-matematycznym. Słuchajcie, to nie jest tylko szkoła humanistyczna i własna strona, to jest również biochemia. Tak, to prawda. Powiedz mi, Karolina, dlaczego biochemia tak naprawdę? Myślałam już o tym od gimnazjum i bardzo interesuję się biologią, chemią i spodobała mi się też łacina dla medyków. A powiedzcie mi, dziewczyny, na jakie studia chciałybyście się wybrać po tym właśnie kierunku? Z wiele możliwości, ale myślałam o stomatologii. A ty? A ja o medycynie. Dziękuję wam bardzo. Znajdujemy się teraz w bocznej części naszej szkoły, a dokładnie obok siedziby samorządu uczniowskiego, lecz wstęp mają tam tylko wtajemniczeni. A teraz pokażę wam miejsce dla naszych słowackich kulturystów, ale i nie tylko. Myślę, że w wielkim skrócie pokazaliśmy wam, jak naprawdę jest w słowackim. Jeśli chcecie więcej, przyjdźcie 5 kwietnia na dni otwarte do słowackiego. A oto link do naszej strony internetowej, na której znajdziecie informacje na temat szkoły oraz związanych z nią eventów.